Wszystkim, znowu po 7, przeciąg Factorio, leniwy skurczybyk. Dobra, w poprzednim odcinku pobawiliśmy się troszkę parę rzeczami. Ogarnęliśmy dodatkowe żelazo. Zniszczyliśmy parę obcych, a poza tym w sumie nie za dużo robiliśmy. Dobra, w międzyczasie ogarnąłem jeszcze tutaj trochę parę rzeczy. Dostawiłem sobie parę koparek miedzi. Myślę, że miedź sobie dobudujemy tutaj. Tutaj mamy, zrobię sobie jeszcze w międzyczasie kiedyś zrobię sobie jeszcze jedną przetapialnię żelaza. Nie, aż tak będzie lepiej. Pogarnąłem tutaj troszkę te pasy, między innymi nie włączałem, zmieniłem je tak, żeby nie wchodziły tutaj bezpośrednio, tylko łączyły się później, żeby te fabryki, te koparki również trochę kopały i żeby szybciej się zużyły. Bo jak będziemy mogli jeszcze tu wszystkie usunąć, to te pasy ewentualnie będziemy mogli jeszcze powydłużać w tamtą stronę. Dobra, pozostawiałem jeszcze tutaj parę koparek, żeby wszystko już było pozajęte, pozajmowane. Z następnym razem, jak tu będziemy musieli zajść, poogarniać to po to, żeby pokasować je. Okej, okay, i wrzuciłem sobie też parę piecy do konstrukcji. Tak, troszkę się już zrobiłem. Dobra, to dzisiaj zacznijmy się... Tak, zacznijmy od tego, że jakieś badania weźmiemy. Właśnie, czy mam akumulator? Chyba nie mam. Nie, mam akumulatory. Nie mam mobilnych akumulatorów. Dobra, to co teraz chcielibyśmy wynaleźć? Możemy sobie ulepszać w sumie działka laserowe. I to będzie dobry pomysł, ponieważ niedługo będziemy z nich używać. Dobra. Mamy naszą produkcję kwasu siarkowego. I myślę, że kwas siarkowy doprowadzimy gdzieś tutaj. I tutaj zaczniemy się bawić z rzeczami odnośnie baterii. Dobra. Właśnie, czy coś tu się zalęgło? Chwila, wiecie co? Postawię może tam gdzieś radar. Mam jeszcze jakieś? Mam jeszcze dwa. Dobra. Dobra, siła ogni działek laserowych 1. Fajnie, no to teraz szybkostrzelność. Szybkostrzelność działek laserowych 1. Dobra. Pójdę gdzieś w tą stronę. Nie o to mi chodziło. Tak, to chyba nie za bardzo zadziała. Dobra. Amunicja troszkę mi się kończy, ale spoko. Jestem już... Jestem prawie na granicy. To jeszcze postawię jedną tutaj. Przy okazji radar również może zwabiać obcych, więc damy mu troszkę osłony. Dobra. Co teraz chcemy zrobić? Energia jądrowa? Nie, to na razie jeszcze troszkę za drogie jest. Prędkość robotów technicznych. To sobie będziemy badać, ponieważ naszym najbliższym celem jest zacząć robić sieć logistyczną. A bez żadnych ulepszeń roboty są bardzo, bardzo, bardzo wolne. Okej. Mam jeszcze, mam jakiś mur. To toczę to jeszcze murem. Okej. Chcę wiedzieć, co tu się u obcych dzieje. Okej, no za dużo mi to nie mówi, ale... A przynajmniej wiem, że się nie szykują póki co do ataku. Okej. Dobra, to poszło szybko. Szybkość hamowania. A, właśnie, dwie rzeczy. Miotacz ognia. Oraz... czołg. Dobra. Miotacz ognia już możemy zbadać, więc zbadajmy to sobie. Tak, będziemy mogli robić napalm oraz miotacz ognia. Co będzie fajnie. Może nie jest to najlepsze narzędzie do walki z obcymi, ale jest. Przyda nam się do kasowania naszego zapasu nafty i mazutu, który już się kompletnie zmagazynował.
Okej, więc chyba zaraz będziemy musieli to zrobić. Ponieważ zatrzymała się nasza produkcja plastiku i kwasu przez to. Dobra, a to będzie nam zżerać napalm do miotacza ognia będzie nam zżerał właśnie oba te. Ile się nie mylę. Dobra. Tak, o i naftę i mazut nam będzie zżerał. To nam potrzeba, ale możemy też zacząć działać nad crackingiem. Dobra. W sumie to już powinienem mieć nawet dostępne, co? Tak, mam już cracking mazutu do nafty i cracking nafty do gazolu. Więc w sumie za chwilę też pewnie będziemy musieli się tym zająć. Dobra, gdzie jest czołg? Do czołgów potrzebujemy uzbrojenia 3. Okej, to nie jest zbyt drogie, więc bierzemy to. W międzyczasie do tego potrzebujemy sporo stalowych płytek. Czy mam ich gdzieś zapas? Wygląda na to, że nie mam. Więc zacznę sobie robić. Powiedzmy tutaj. Okej. I ograniczmy sobie do, nie wiem, do 300. Póki co zbiorę gdzieś tyle. I zróbmy to szybko. Ponieważ tak, zatrzymała się nasza produkcja gazolu przez to. I dobra. W sumie już nam się nawet skończył gazol. Więc tak, tutaj będą fabryki crackingu. Tutaj mamy żelazo. Więc może myślę, że tutaj po prostu postawię gdzieś zakład jeden chemiczny. Uzbrojenie 3. Czołgi! Będziemy mogli zbudować czołg. W sumie nie jest aż taki drogi, a jest dużo lepszy do walki z obcymi niż samochód. Na pewno nam pomoże. Dobra. Prowadźmy sobie rury. Jeszcze prąd. Skrzynka. Wyjściowa i druga wyjściowa. I tak, tutaj będzie stal. I stal będziemy. Podajników mi brak? Nie, mam tutaj. Podawać i tutaj będziemy wyjmować. Dobra. Jeden wystarczy. Dobra, to troszkę nam zużyje mazutu. Czego w sumie mamy więcej? Nafty. Dobra, czołgi zbadano, fajnie. To też będziemy się musieli zaraz tym zająć. Dobra, co dalej? Szybkość hamowania na razie nam nie jest potrzebna. Szybkostrzelność działa laserowych. Ponieważ tak. Dobra, zróbmy sobie jeden cracking mazutu oraz trzy crackingi nafty. Ponieważ nafty produkujemy dużo więcej. Dobra. Jak to chcę połączyć? Dobra. Czy tak będzie lepiej? W sumie chyba tak będzie lepiej. Dobra. Wodę mamy tutaj. Zobaczmy. Co możemy zrobić tak? Okej.
Dobra, i tak będziemy dostarczać naftę. Okej. Spoko. Dobra, to jeszcze musimy dostarczyć tutaj wodę. To będzie również proste. Mamy ją tutaj. Szybkostrzelność działek. Dajmy jeszcze jeden poziom obrażeń działek. Potem zajmiemy się czymś bardziej produktywnym. Dobra. Tutaj musimy zgarnąć gazol. Zastanawiam się, w którą lepiej stronę będzie go lepiej zgarniać. Chyba tak. Tak jak zacząłem robić. Dobra. W ten sposób. Dobra, podłączmy to jeszcze do prądu. Dobra, i jeszcze cracking mazutu. Musimy tutaj podłączyć wodę i mazut. W sumie lepiej byłoby tak. A w sumie byłoby lepiej. Dobra. Tak zrobimy. I jeszcze, dobra. Tutaj będziemy mieli od razu wodę. Okej, to nie fajnie. Jak zrobimy tak, to wszystko będzie ok. Tylko mi, że mi się za. Tylko że mi zabrakło rur. Dobra. Przy okazji będę musiał tutaj postawić parę świateł. Tu i ówdzie. Dobra, jedziemy. Co pierwsze mamy z góry? Moduły prędkości 2 me. Pancerz wspomagany. Tego również jeszcze prędko nie wybudujemy. Materiały wybuchowe? Nie. Wiecie co, może zacznijmy pracować nad energią jądrową. To zajmie nam sporo czasu, ale fajnie byłoby już się do tego przygotowywać powoli. Dobra. Na razie starczy. Dajmy światełko może jakieś tutaj. Jakieś tutaj, jakieś tutaj. O, dobra. I tutaj powiedzmy jeszcze. Dobra. Zrobimy tak. Dobra, działasz? Działasz. Świetnie. To powinno nam zapewnić, że już nie będziemy mieli nadmiaru nafty ani mazutu. Ok, jak tutaj? Tak, skończyła się już stal. Dużo wyprodukowaliśmy tego? 56. No całkiem sporo. Chciałbym tutaj więcej jej stali przynieść, ale na razie będzie spoko. No i dobra. A właśnie, czy mamy już... Mamy już paliwo stałe, możemy produkować. Paliwo stałe może być używane zamiennie z węglem do paru rzeczy. Między innymi możemy wkładać paliwo stałe do pieców, możemy nimi wszędzie wszystkie pojazdy zasilać.
Przy czym paliwo stałe ma dużo większą wartość energetyczną niż węgiel. Tak, 25 megajuli, a węgiel ma tylko 8 megajuli, więc starcza już dużo dłużej. Ponadto paliwo stałe przyspiesza pojazdy. Jeżeli zasilamy paliwem stałym pojazdem, to poruszamy się ono 120, tak, o 20% szybciej. Poza tym węgiel jest skończony, a ropa nie. Co prawda ropa się zużywa, tempo wydobycia z kiwonów spada, na początku tak wynosi 1, ono potem spada do 0,1, czyli do 1/10. Więc na razie mamy jeszcze bardzo dobre tempo, potem ono będzie spadać, ale generalnie ropa jest nieskończona, natomiast węgiel się kończy. Dlatego fajnie jest prędzej czy później przenosić się właśnie na zasilanie paliwem stałym. Dobra. I zobaczmy, na czym ja stanąłem. Tak, na tym, że chcemy sobie zacząć budować baterie. Dobra, wiecie co? Tutaj sobie zrobię miejsce jeszcze na drugie coś takiego, na przyszłość. Na łatwiej będzie sobie po prostu tworzyć z tego schemat. Dobra, nowy schemat konstrukcyjny. Złapię sobie to wszystko. Tak. I sam mógłbym tak postawić, nie za bardzo. Dobra. Okej. Dobra, to jest tylko duszek. Ponieważ tak, schematy konstrukcyjne nigdy nie budują nic z ręki, tylko stawiają duszki. Ale już wiem, że sobie tyle muszę zostawić wolnego miejsca. Więc naszą fabrykę baterii zaczniemy gdzieś tutaj. Dobra. Skoczę po więcej rzeczy. Czego mi brakuje? Taśmociągów mi również brakuje. Przy okazji, jak oczyszczyliśmy troszkę obcych, to chyba dużo rzadziej nas póki co atakują. Już od jakiegoś czasu nie widziałem żadnego ataku z ich strony, więc spoko. Dobra. Czerwonych mam, zielonych mam, żółtych mi trochę brakuje. Dobra. Tutaj jeszcze żółte. Rozdzielacze w sumie też parę by się przydało. I podziemne taśmociągi mam. A jeszcze słupy elektryczne. Już niedługo roboty będą mi wszystko przychodzić. Już niedługo. Dobra. No to działa. Ale jeszcze raz dla przypomnienia, czego potrzebujemy do baterii? Do baterii potrzebujemy żelaznej płytki, miedzianej płytki i kwasu siarkowego. Produkują się 5 sekund. Dobra, zobaczmy, gdzie mamy akumulatory. To jest stacja. Okej, w produkcji jest akumulator. Wymaga 5 baterii i tak, i przez 10 sekund. Okej, czyli całkiem sporo. Po drugie, chcemy mieć produkcję działek. To wymaga baterii. Działko laserowe 12 baterii. Więc również sporo. Więc na razie myślę, że zrobię sobie 5. 3, 4, 5. Dobra. To będzie produkcja baterii. Jak dużo one wymagają surowców? Półprodukty. Gdzie one mi zniknęły? Chwila. Czy bateria się produkuje w zakładach chemicznych? Tak, w zakładach chemicznych. Okej. Okay. Wymagają bardzo mało surowców. Dobra. Zostawmy sobie troszkę miejsca.
I muszę sobie dobudować zakłady chemiczne. Dobra. Okej, dobra. To nie jest w zasilaniu. Tutaj powiedzmy jesteśmy w zasilaniu. Produkcja, zakłady chemiczne. Żelazna płytka. To trochę stali. Dobra. A, i rury. Dobra. O, patrzcie, jesteśmy atakowani gdzieś. Duży rój się to zrobił. Szczęście błąkają się, blokują się o ten, o drzewa. Ale wiecie co? Chyba muszę tutaj... Muszę tam jak to się produkuje, pójdę tam, postawię kolejny radar. Aż coś mi mówi, że mogło się tam znowu jakieś siedlisko zrobić. Dobra. Radar. Tak, zrobiło się. I są wkurzeni. Aż im smrodzimy. Czy chcę pójść teraz je wyczyścić? Myślę, że nie. Działka sobie dają radę. Może dostawię jeszcze jedno tutaj. Tak, po upgrade'ach obrażeń naszych ostatnich zdecydowanie działka sobie dają radę. A dobra. Wróćmy do sedna sprawy, czyli do Terry. Dobra, tyle starczy tego. Myślę, że zrobię na razie sobie z 5 zakładów. Ewentualnie później sobie będę wydłużał tą linię. I tak, baterie. To możemy jednym dostarczać pasem. Tylko tutaj musimy dostarczyć kwas siarkowy. Dobra, przedłużmy sobie linię, żeby było wszystko ładnie widać, ponieważ będę musiał tutaj przepuścić podziemne rury z kwasem. Mam nadzieję, że tutaj sięgną, ale powinny sięgnąć, ponieważ rury mają pewne ciśnienie, które wychodzi z fabryki. I generalnie mają przez to również pewien zasięg. Bo reszta musimy dojść. Przez co... Jak zasięg nam się skończy, to po prostu przestanie płynąć dana ciecz w rurze i musimy stawiać pompę. Póki co jeszcze nie mam technologii do budowy pomp. Okej, dobra. Może postawię jeszcze jeden zbiornik. Choć stawianie zbiorników nie jest fajne. Ponoć mechanika działania zbiorników i ogólnie płynów jest nie najlepsza, ale co tam. Dobra, widzimy, że to jeszcze płynie, więc chyba nie będzie problemu. Dobra. No i dobra, mamy kwas siarkowy. Teraz jeszcze musimy sobie podprowadzić miedź i żelazo. Właśnie, jak tam produkcja nasza niebieskich pakietów pewnie znowu przystopowała, co? Tak, tutaj cały czas mam problem z żelazem. Naprawdę nie mam problemu, nie mam pomysłu, jak to rozwiązać. Chyba po prostu musimy zwiększyć naszą produkcję żelaza. Będzie więcej żelaza lecieć, to więcej również będzie tutaj wpływać.
i będzie to lepiej wyglądać. Troszkę przebudowałem tutaj to, jak schodzi tutaj żelazo do tej linii, ale nie wiem, czy to coś pomogło. Dobra, ale to później. Wezmę, że żelazo sobie górą wstawimy. To jest niezły harmider. Może tak. Tutaj. Okej. Nie tutaj. Te pasy troszkę potrafią być denerwujące. Dobra. Żelazo będzie szło tędy. Tak. Całkiem niezły zapas się tutaj zrobił teraz czerwonych płytek, ale spoko. Pewno w niczym on nie będzie szkodził. Dobra, i zrobię takie proste zejścia. Ponieważ baterie nie będą wymagały dużo surowców. No i dobra. Wiecie co, może postawię 6 fabryk, żeby było symetrycznie. Dobra. A to jeszcze musi być i prąd. Chwila. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, to na razie niech będą cztery, żeby było symetrycznie. Nie, to. Dobra, i mamy. No nie, to jeszcze inaczej. Musimy jeszcze je wyjmować. Przecież. Tak. I tak. Dobra. Mamy baterię. Świetnie. Dobra, troszkę światła poproszę. A więc dobra, tutaj mamy linię z bateriami i nie zamierzam tutaj dalej nic budować, ponieważ będę mógł sobie ją wydłużać w ramach w razie potrzeby. No i dobra. Czego potrzebujemy po kolei? Do akumulatorów żelaza tylko. Świetnie. Do działek laserowych potrzebujemy stalowych płytek i układów elektronicznych. Dobra, a czego potrzebujemy do tego? Stalowych płytek, układów elektronicznych i silników. Dobra, przy okazji chcemy produkować jeszcze ogniwo. To również potrzebujemy stalowych płytek oraz miedzianych płytek. Dobra, to jest brzydsze trochę. I chcemy jeszcze budować podstacje elektroniczne. Okej. To już jest kompletnie brzydkie, ponieważ potrzebujemy zaawansowanych układów elektronicznych do tego. Ale będziemy potrzebować produkcji tych rzeczy. Dobra, jeszcze potrzebujemy roboportów. Tego potrzebujemy stalowej płytki i żelaznego koła zębatego. Dużo. Dużo. Dobra. Może zacznijmy najpierw od produkcji ogniw słonecznych. Ponieważ wymagają tego, co działka laserowego oraz miedzi. Więc miedź sobie tylko tutaj z boku doprowadzimy. Dobra. Czy potrzebuję produkcji więcej niż jednego? 10 sekund. Myślę, że jeden powinien wystarczyć na nasze potrzeby. Dobra. Tutaj zbudujemy akumulatory. Tutaj będą działka laserowe. Tak, to wszystko wymaga
dużych ilości czasu, więc mógłbym generalnie pobudować więcej niż jeden, ale ponieważ te nie będziemy zbyt dużo zużywać tych rzeczy, więc jak one się będą stakować przez dłuższy czas, to nie powinniśmy mieć problemów z tego, że jest tylko jedna fabryka. Tak samo jak z naszymi innymi pobocznymi fabrykami. Dobra, tędy sobie będą lecieć baterie. A teraz tutaj potrzebujemy dużej ilości stali i układów elektronicznych. Oraz trochę żelaznych płytek. Czy by komuś to szkodziło, gdybym tutaj również puścił żelazne płytki? Może nie. Myślę, że nie. A więc tak po prostu zrobią. I chyba troszkę tutaj zakoszę z tej linii. Nie. Bo tutaj będziemy zużywać w sumie niezbyt dużo żelaznych płytek, przynajmniej na razie. Więc myślę, że po prostu sobie zakoszę z tej linii. Okej. Dobra. I teraz układy oraz stal. Dobra. Układy myślę, że górą będziemy zapodawać, stal dołem. Dobra, tutaj ładnie trzeba zrobić. Tak. Tutaj tak. No i dobra. Ja troszkę przemieszczę je do góry. O tak, żeby wszystko się ładnie wyrównywało. No i dobra, to wszystko ma... wymaga dużej ilości surowców, ale... również ma długie czasy budowania, ale dobra. Myślę, że niebieskie się przydadzą. Dobra, poza tobą. Ty nie potrzebujesz żadnego z tych. Tylko potrzebujesz to. Dobra. Ty nie potrzebujesz nic z góry. A jeszcze miedzi potrzebujesz, dobra. Tym się zajmiemy. Ty potrzebujesz troszkę baterii. Dobra. Dobra, jeszcze musimy tutaj dociągnąć miedź. Że tędy, że byłoby nam to w miarę wygodnie. Ciach, ciach. Okej. Musimy tutaj troszkę górą pójść. Piękne spaghetti się tutaj zrobi. Dobra, jak dużo ty potrzebujesz tej miedzi? Niezbyt dużo. 5 na 10 sekund, więc zwykły podajnik zdecydowanie wystarczy. No i dobra. Teraz zacznijmy to wszystko wyrzucać na zewnątrz. Do stalowych skrzyń, które mi się skończyły. Stalowe.
sumie żelazne mogą być. Tam, starczy. Dzięki. Dobra, tutaj poograniczajmy trochę. Akumulatory też do 3. Tutaj też powiedzmy do 3. No i dobra. Potrzebujemy jeszcze sobie wyprodukować podstacje elektryczne. To one będą nam potrzebne do budowania dużych elektrowni słonecznych, ponieważ one mają bardzo duży zasięg zaopatrywania. Dzięki czemu można postawić jedną w jednym miejscu, a dookoła ją otoczyć akumulatorami i ogniwami. I będzie fajnie działało. Dobra, mamy energię jądrową. Tym również można się niedługo zacząć interesować. Ale dobra. Co chcemy dalej? Po kolei. Pola logistycznego wybawozu. Dobra, czemu nie? Tak. To troszkę zajmie zapełnienie 3 staków tego. Ale spoko. Nam się nie śpieszy. Może w sumie tutaj zrobię 4 nawet. Dobra. W następnym odcinku idziemy tak, silnik elektryczny oraz szkielet latającego robota i zacznie się zabawa. Będą jeszcze roboporty. Gdzie to jest logistyka? Roboport. Ej, będzie fajnie. Oj, będzie fajnie. Uwierzcie mi. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.